Dzień dobry, witam Państwa. Rozpoczynamy obrady 17. Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim, 1 października 2019 rok. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Już dzisiaj nie będę wymieniał przybyłych na dzisiejsze obrady. Na początek mam obowiązek poinformowania, że zgodnie z rozporządzeniem RODO dzisiejsza sesja jest nagrywana za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz i jest transmitowana w internecie. Pełna klauzula informacyjna wywieszona jest na drzwiach wejściowych. Sesja została zwołana na wniosek burmistrza mazowieckiego. Stosowne pismo złożył do... A co ja powiedziałem? Dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek burmistrza Ożarowa Mazowieckiego. Zwołanie sesji nadzwyczajnej podyktowane jest koniecznością przedstawienia Radzie Miejskiej projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok w związku ze zwiększeniem limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów. Bardzo proszę, teraz sprawdzimy obecność. Proszę o wciśnięcie przycisku kworum. Liny nie ma, Jacka nie ma, także jest. Czekam na radnego Tadeusza Szmigla. Siedzi koło mnie, więc myślę, że ręcznie możemy... O, jest, dobrze. Okej. W dzisiejszych obradach bierze udział 19 radnych, dwoje radnych nieobecnych. Obrady mamy prawomocne, możemy rozpoczynać. Porządek obrad został Państwu dostarczony w ustawowym terminie i to jest ten moment, kiedy zapytam, czy ktoś wnosi o zmianę zaproponowanego porządku obrad. Nie widzę. Wobec tego rozumiem, że porządek obrad został przyjęty. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok. Jest to druk numer 182. Proszę Komisję Budżetową o wydanie opinii. Komisja Budżetowa projekt uchwały na druk numer 182 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Komisję Obywatelską o opinię. Projekt uchwały na druku 182, radna Dorota Jaworska, Tadeusz Pytkowski, Adrian Antosiewicz, Grażyna Szymankiewicz zaopiniowali pozytywnie. Radna Anna Bartoszewicz stanowisko zajmie na sesji. Dziękuję. Proszę Komisję Gospodarczą o opinię. Komisja Gospodarcza projekt uchwały na druku 182 po szczegółowym omówieniu konieczności prowadzenia zmian w przedmiotowym projekcie przez Panią Naczelnik Wydziału zaopiniowała go pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Komisji Społeczno-Technicznej nie pytam, bo nie opiniowała. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Do dyskusji zgłosił się Pan Radny Marcin Sowicki. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący. Wysoka Rado, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości podtrzymuje swoją negatywną opinię dotyczącą zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 6 milionów złotych, który nie był zaplanowany w tegorocznym budżecie. Zobowiązanie skutkuje zwiększeniem deficytu do kwoty ponad 16 milionów złotych, czyli przeszło 100% wyższego od zakładanego w uchwale budżetowej. To jest drugi rok z rzędu tak wysokiego deficytu budżetowego w naszej gminie. Niepokojące jest tempo wzrostu zadłużenia, które wyniesie już prawie 90 milionów złotych. To jest 44
3,6% dochodów i po raz pierwszy od wielu lat dług w ujęciu procentowym przekroczy plan budżetowy. Niestety to galopujące zadłużenie gminy nie jest proporcjonalne do dynamiki wzrostu w wydatków majątkowych, które napędzają rozwój gminy. Wyrażamy zaniepokojenie, że nadmierne zadłużanie będzie miało negatywny wpływ na możliwości inwestycyjne gminy w najbliższych latach. Dlatego Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości nie może poprzeć projektu uchwały korygującej błąd formalny dotyczący dostosowania w uchwale budżetowej limitu zaciągniętych kredytów na 2019 rok w kwocie 6 milionów złotych do zmian budżetowych uchwalonych na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 sierpnia 2019 roku. Dziękuję. Ja dziękuję. Cieszę się, że pan radny na końcu powiedział, że to, co usłyszeliśmy, odnosi się do poprzedniej uchwały. Dzisiaj korygujemy tylko błąd oczywisty, który został popełniony. Wobec tak sformułowanych zarzutów pozwolę sobie poprosić o komentarz panią skarbnik gminy. To znaczy, ja nawet nie bardzo wiem, jak mam to skomentować, w związku z tym, że nas cały czas nadzoruje Regionalna Izba Obrachunkowa. Opinia o budżecie na ten rok była pozytywna, bez uwag. Opinia za pierwsze półrocze z wykonania budżetu jest pozytywna, bez uwag. Cały czas nasze wskaźniki mieszczą się w dopuszczalnych wskaźnikach, które są przewidywane ustawami. Sytuacja, w której się znaleźliśmy, nie jest też spowodowana naszą winą, niedoszacowaniem czegokolwiek w tym roku budżetowym. To zmiany ustawowe spowodowały to, że po prostu budżet nie wytrzymał presji ustawy chociażby zmieniającej oświatę, przyznanym podwyżką w oświacie. Nie zwiększamy deficytu ze względu na powstające jakieś nowe, nieprzewidywane sytuacje przez gminę. Nie wprowadzamy nowych zadań inwestycyjnych. Te wszystkie zmiany są spowodowane tym, żeby dostosować budżet do zaistniałej sytuacji podyktowanej ustawami rządowymi. Także nie rozumiem tych wszelkich zarzutów, tych obaw, bo gdyby było tak, że gmina skłania się ku upadkowi, nasze wskaźniki są w jakiś sposób zagrożone, już dawno Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciłaby na to uwagę i na pewno opinie o naszym budżecie, o wykonaniu jego, o projekcie, o całym budżecie na ten rok byłaby negatywna, a przynajmniej byłyby w tych opiniach uwagi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja mam jeszcze tylko pytanie, bo rozumiem, że Regionalna Izba Obrachunkowa również opiniowała zaciągnięcie tych kredytów, tak? I jakie mamy stanowisko tej Izby w tej konkretnej sprawie, o której mówił radny Sowicki? Opinia o zaciągnięciu kredytu jest pozytywna. Ona czeka po prostu na wydanie jej w formie papierowej, w związku z tym, że jest niezgodność między uchwałą budżetową właśnie o ten limit, a uchwałą o kredytach. I w momencie, kiedy dzisiaj państwo, jeżeli państwo podejmiecie, to oczywiście dostaniemy tą opinię pozytywną. Jeżeli nie, no to wtedy cały budżet jest do zmiany i szukamy dalej 6 milionów. Myślę, że nie znajdziemy. Ale negatywna opinia tylko w momencie, kiedy nie podejmiemy dzisiejszej technicznej uchwały regulującej błąd techniczny, tak, który został popełniony nie ze względu na zwiększenie limitów, wskaźników i tak dalej. Dobrze, dziękuję bardzo.
Do dyskusji zgłosiła się pani radna Małgorzata Piotrowska. Boże, co ja mówię, przepraszam. Dobrze, o czym innym pomyślałem. Okej, okay. Czy ktoś jeszcze zgłosił się do dyskusji? Ma ochotę zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę zgłoszeń, wobec tego zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok? Przypomnę, że jest to druk numer 182. Kto jest za, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał, proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę 16 głosami. 3 osoby zagłosowały przeciw. Żadna osoba się nie wstrzymała. Uchwałę zapisujemy pod numerem 17/170/19. I tym samym wyczerpałem porządek obrad dzisiejszej sesji. Zamykam obrady 17 sesji Rady Miejskiej. Dziękuję państwu bardzo.